W tym filmie pokażę na bardzo prostym przykładzie, jak można niedużą liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym przetłumaczyć na zapis w systemie dwójkowym. System dwójkowy czasami jest nazywany również binarnym, to jest dokładnie to samo. No to weźmy rzeczywiście jakąś niedużą liczbę, na przykład 13. No i to, to co będę chciał zrobić, to będę chciał przedstawić tę liczbę jako sumę. Potęg dwójki. Dlaczego jako sumę potęg dwójki? Dlatego, że w systemie dwójkowym kolejne cyfry oznaczają, ile w naszej liczbie jest danych potęg dwójki. No a te potęgi dwójki po kolei to jest tak. 2 do zerowej to jest 1, 2 do pierwszej to jest 2, 2 do drugiej to jest 4, 2 do trzeciej to jest 8 i 2 do czwartej to jest 16. No i dalej już nie będę wypisywał, dlatego że 16 to już jest więcej niż 13, więc na pewno. Już na 16 w mojej liczbie nie wystąpi. No i teraz spróbuję przedstawić 13 jako sumę tych odpowiednich potęg, dwójki. No to zastanówmy się, jaka jest największa potęga dwójki, która jest nie większa od 13. No to jest 8, czyli na pewno mogę zapisać, że to jest 8. No i co mi jeszcze zostanie? Zostanie mi 5, no bo 13 to jest 8 dodać 5. No dobrze. No ale piątka nie jest potęgą dwójki, więc spróbuję piątkę jeszcze dalej rozkładać. Jaka jest największa potęga dwójki, która nie jest większa niż 5? No to jest 4. Czyli mogę tutaj napisać, że to jest 8 dodać 4 i co mi jeszcze zostanie? No zostanie mi jeszcze 1, żeby się zgadzało. 8 dodać 4 dodać 1 to jest 13, no bo 4 dodać 1 to jest 5. No to teraz popatrzmy na tę jedynkę. Jedynka już jest potęgą dwójki, dlatego że 2 do 0 to jest 1. Czyli zakończyłem to rozkładanie. Rozłożyłem 13 na sumę potęg dwójki. Tutaj mam to jest 2 do trzeciej, to jest trzecia potęga dwójki, to jest 2 do drugiej, a to jest 2 do zerowej. No i teraz jeżeli przestawimy się na myślenie w systemie dwójkowym, zapisywanie liczb w systemie dwójkowym, no to tam mamy cyfry, które oznaczają odpowiednio jedności, dwójki, czwórki, ósemki. No i tutaj będę miał jedną ósemkę, tak? W mojej liczbie będzie jedna ósemka, może to napiszę. Mam jedną ósemkę. Mam jedną czwórkę. Jedna czwórka. I mam jedną jedność. Jedną jedność. No i moja liczba powstaje poprzez dodanie tych trzech składników. Czyli w systemie dwójkowym zapiszę tę liczbę w takiej postaci. Tutaj będzie cyfra jedności. Tutaj będzie cyfra jedności. Następnie będzie cyfra dwójek. Tak jak w systemie dziesiętnym. Kolejna cyfra to jest cyfra dziesiątek. To w systemie dwójkowym to jest cyfra dwójek. Mówi ile jest dwójek. Potem mam cyfrę czwórek, która mówi ile jest czwórek. Tu są czwórki. Tak jak w systemie dziesiętym są setki. I na końcu, więc już nie będę potrzebował, tutaj będę miał cyfrę ósemek. Tutaj jest cyfra, która mówi ile jest ósemek. To są ósemki. No i ile w mojej liczbie jest jedności? No tak jak mówiłem, jest jedna jedność. Ile w mojej liczbie jest dwójek? No nie mam dwójek. Mam tylko 1, 4 i 8. Czyli mam 0, dwójek. Ile jest czwórek? Mam jedną czwórkę. A ile jest ósemek? No mam jedną ósemkę. W systemie dwójkowym możemy mieć albo 0, albo 1. Nie mamy innych cyfr. Dlatego mamy jedną jedność, 0, dwójek, jedną czwórkę, jedną ósemkę. I to jest zapis liczby 13 w systemie dwójkowym. 1, 1, 0, 1.